Dzień dobry, 9 czerwca 2024. Ustawkowe przebierańce po prostu dzisiaj tam startują do tego eurokołchozu. Ale nie o tym wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj wam tutaj pokażę, gdzie się znajduje mój sklep i jak już wszystkich tych pseudo-zielarzy przejdziecie, te wszystkie jarmarki, bo ja objeździłam całą Polskę i poznałam wielu ludzi, którzy przychodzili do mnie na stoisko, ale prawdopodobnie byli to wszystko zadaniowani ludzie, żydostwo niemieckie. Tak podejrzewam, bo na chwilę obecną ludzie się do mnie ci nie odzywają. Pokażę wam najpierw tu może rachunek. Tak, spłacam na raty. Spłacam na raty, bo skurwielstwo po prostu rządzi się na terenie Polski i podwyższa te pieniądze. Ja nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, ale to dobrze, że nie mam pieniędzy. Także jak wygląda, proszę bardzo, tutaj mój sklep. Wszystkich zapraszam, zapraszam, Wianki. Zapraszam i do odwiedzenia. Oczywiście są też różnego rodzaju kamery zakładane, więc no, nie będziemy dyskutować. Zioła zostały zamknięte w pojemnikach, dlatego że mole wszystko po prostu tutaj niszczą. Można też sobie kubeczki. Wspieram takiego jednego pana na targowisku, który właśnie ma tam gdzieś jeszcze, może jeszcze ma w swoich magazynach, a może już wszystko wykupiłam. Nie wiem. Po prostu wspieram ludzi, którzy tego potrzebują, bo jest trudny czas, trudna sytuacja. Tak jak wam powiedziałam, zioła są zamknięte w pojemnikach. Część jeszcze mam w kartonach, ale to się nie sprawdza, bo mole mi wtedy atakują. Octy różnego rodzaju, hydrolaty tak samo, do wyczerpania zapasów, także będą gotowane nowe, bo mam do tego urządzenie i się nie poddam, mydełka, koszyki po prostu czekają na lepszy czas. Chciałam jeździć dalej po festynach, po jarmarkach, dlatego jest jeszcze zapas skarpet zrobiony. Mydełka. Rozdałam tych mydełek ze swoją wizytówką. Mnóstwo, a klientów z tego nie ma. Nie ma, więc zapraszam tych, co po prostu już przejdą. Wszystkich suplementy. Suplementy, te zielarnie wszystkie, to wszystko. I wtedy przyjedźcie i zakupicie sobie najlepszy surowiec na rynku polskim. Nic dodać, nic ująć, to wszystko się zmieni. Ja w to wierzę, ufam sobie. Bukiety, widzicie, wszystko było naszykowane na Miedzichowo. Ja już nie wrócę. Nie mam zamiaru być z oszustami, którzy nic nie robią dla dobra narodu polskiego, tylko niszczą. Niszczą ludzi, prostych ludzi, rolników. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, a oni, bo mają jeszcze na chwilę obecną, mają za co zapłacić rachunki, więc nie robią nic z tym faktem, tylko po prostu grają z nimi i chcą po prostu kolejnego rozbioru Polski. Ten rozbiór Polski dzieje się na naszych oczach. Jeśli Polacy się nie obudzą, nie zaczną po prostu protestować w ten sposób, że przestaną płacić podatek do tych fikcyjnych tutaj organów państwa, bo to nie są organy państwa. Oni się ukrywają, podszywają się pod nasze organy. Kłamią prosto w oczy. Wszystkiego dobrego życzę. Jak wrócicie z kościoła, to zacznijcie po prostu odmawiać tutaj litanie do kogo?
nie wiem, do natury, z taką sobie spiszcie litanię do natury, żeby was jeszcze tutaj, tolerowała na swojej ziemi, bo to, co robicie z przyrodą, to jest coś okropnego i to robią wszyscy. Kościół, nie kościół. Ja tych litanii różnego rodzaju naodmawiałam mnóstwo. Może to, może rzeczywiście duchy przodków czuwają nade mną i moc jest ze mną. Może na tym dzisiaj skończę. Wszystkiego dobrego. Miłej niedzieli z babką.